Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o kulturze polskiej pod zaborami. Czego dowiemy się na tej lekcji? Poznamy rozwój kultury polskiej pod zaborami, dowiemy się czym charakteryzowały się idee romantyzmu, poznamy także najważniejszych przedstawicieli polskiego romantyzmu. I zaczynamy od polskiej kultury i oświaty po utracie niepodległości. Utrata niepodległości była dla Polaków ciosem nie tylko w sferze politycznej, lecz także kulturalnej. Po abdykacji króla funkcje mecenasa kultury przejęły rody arystokratyczne. Kultura i edukacja odgrywały bowiem istotną rolę w zachowaniu tożsamości narodowej Polaków. Ważnymi ośrodkami były rezydencje najbogatszych rodów, np. Potockich w Łańcucie czy Czartoryskich w Puławach. Duże znaczenie miały również miasta Warszawa, Wilno, Krzemieniec, Poznań i Kraków. Ważnym ośrodkiem życia kulturalno-światowego pod zaborami stało się Królestwo Polskie, w którym utworzono sieć szkół elementarnych dla najmłodszych uczniów, działalność ministra szkolnictwa Stanisława Kostki-Potockiego, powstały szkoły zawodowe z inicjatywy Stanisława Stasica, w 1816 roku otwarto Uniwersytet Warszawski, założono także Towarzystwo Przyjaciół Nauk, skupiające wybitnych uczonych różnych dziedzin. Na ziemiach zabranych wielkie zasługi dla oświaty miał książę Adam Jerzy Czartoryski. Dzięki niemu zreformowano uniwersytet w Wilnie. Szkolnictwo w Zaborze Pruskim i Austriackim przeżywało kryzys. W wielkim księstwie poznańskim sytuacja poprawiła się w 1825 roku, gdy wprowadzono obowiązek szkolny dla dzieci od szóstego roku życia. Polska kultura w Wielkopolsce rozwijała się głównie dzięki działalności zamożnych i wpływowych rodów. Duże znaczenie zyskali działyńcy, właściciele imponującego majątku w kurniku. Zgromadzili tam wspaniałą kolekcję dzieł sztuki i zbiory biblioteczne. Za sukcesy polskich działaczy w zaborze austriackim należy uznać otwarcie w 1817 roku w Lwowie zakładu narodowego im. Ossolińskich. Był to ufundowany przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego Instytut Nauki i Kultury, w którego skład wchodziły biblioteka i wydawnictwo. I teraz narodziny romantyzmu. Na przełomie XVIII i XIX wieku w Wielkiej Brytanii, Niemczech, ukształtował się nowy prąd ideowy, literacki i artystyczny – romantyzm. Romantycy odrzucali hasła oświecenia, buntowali się przeciwko racjonalizmowi – tutaj prąd filozoficzny uznający, że głównym źródłem poznania jest rozum ludzki. Buntowali się także przeciwko obowiązującym normom. Kierowali się emocjami, a nie tylko rozumem, wierzyli w siłę uczuć i wyobraźni, czerpali inspiracje z ludowych tradycji oraz z kultury średniowiecza. Teraz polski romantyzm. W polskiej kulturze romantyzm to niezwykle ważna epoka literacka. Jej początek wyznaczał publikowanie Ballad i romansów Adama Mickiewicza w 1822 roku, a koniec upadek Powstania Styczniowego w 1864 roku. Idee romantyczne wpłynęły również na polską muzykę i sztukę. Przedstawiciele tego nurtu tworzyli zarówno na emigracji, jak i pod zaborami. Na ziemiach polskich działał m.in. malarz Piotr Michałowski i kompozytor Stanisław Moniuszko, uznawany za twórcę polskiej opery narodowej. A więc poglądy romantyków szybko dotarły na ziemię polskie. Romantyzm rozwinął się przede wszystkim na wielokulturowych wschodnich terenach pod zaborem rosyjskim. Głównymi ośrodkami zostały Wilno i Warszawa. Polscy romantycy głosili, że naród musi odzyskać niepodległość. Odrzucali przy tym kompromisy, a utworzone przez Cara Królestwo Polskie uznawali jedynie za namiastkę państwa. Wskutek represji wprowadzonych po Powstaniu Listopadowym ośrodkiem polskiego romantyzmu stał się Paryż. Do Francji wyemigrowało wielu wybitnych twórców, przebywali tam i rozwijali swoją działalność, m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Fryderyk Chopin. Polski Mesjanizm. Z kulturą polskiego romantyzmu wiąże się religijno-społeczny prąd zwany mesjanizmem. Oznacza on wiarę w nadejście wyjątkowego człowieka lub narodu, który wyzwoli świat od zła i zmieni jego oblicze. Polscy mesjaniści taką rolę wyznaczali właśnie swoim rodakom. Mieli oni zbawić ludzkość i objąć nad nią duchowe przywództwo. Dzięki męczeństwu i krwawej walce o niepodległość, Polska w ich oczach stawała się mesjaszem innych narodów. Tę ideę rozwinął filozof i działacz religijny Andrzej Towiański. Jego poglądy wywarły duży wpływ na polskich romantyków, m.in. Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Towiański głosił też potrzebę odrodzenia się moralnego polskiego narodu, co miało umożliwić odzyskanie niepodległości. I ostatnie zagadnienie badania historii Polski. Do wybitnych postaci polskiego romantyzmu należał Joachim Lelewel, był on nie tylko emigracyjnym działaczem niepodległościowym, lecz także historykiem, wykładowcą na Uniwersytecie Wileńskim i Warszawskim. Podczas powstania listopadowego należał do rządu narodowego, a po zakończeniu walk znalazł się na emigracji. Prowadził badanie, które wywarły ogromny wpływ na polską historiografię i nauki pomocnicze historii, tak jak chronologia czy genealogia. Napisał kilkaset prac, w tym pierwsze naukowe opracowanie dziejów Polski. Dziękuję za uwagę.